Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku rowerowo na wideotesty.pl. Niedawno obiecałem Wam, że powiem trochę więcej o hamulcach hydraulicznych. Zatem dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak zamontować takie hamulce. Jest to proste, ale niektórzy po prostu sami się boją tego zrobić, a po co oddawać rower do serwisu, skoro możemy to zrobić sami. Tak więc jedźmy po kolei. Tak więc pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jest założenie klamki na kierownicę. Ja nie będę teraz tego ponownie robił, bo moje gripy strasznie ciężko się ściąga, więc nie chcę się z tym po prostu męczyć i po prostu przejdę od razu do tego, do samego montażu. Tak więc ustawiamy sobie klamkę w odpowiedniej pozycji. Potem oczywiście będziemy mogli to jeszcze wyregulować. Ja ustawię w jakiejś przykładowej i po prostu przykręcamy. Jedyne, co będzie potrzebne w całym tym montażu, to jedynie imbus o numerze 5. Tak więc przykręcamy. Nie za mocno, bo zdarzały się w downhillu co prawda takie sytuacje, że klamka po prostu była tak mocno przykręcona, że zamiast po prostu się lekko ześlizgnąć, to złamała całą kierownicę, więc klamkę raczej dociskajmy mocno, ale z umiarem. Od razu po zakupie hamulca powinniście mieć między klockami na dole taki pomarańczowy dystans. Nie wyjmujcie go, kiedy zakładacie klamkę, bo jeśli przez przypadek naciśniecie, to tłoczki mogą Wam wypaść i w najgorszym wypadku skończy się to za powietrzeniem hamulca. Tak więc nie wyjmujcie tej blokady, nie wyjmujcie przed montażem klamki. Potem dojdziemy do tego. Następnym krokiem będzie poprowadzenie przewodu w odpowiedni sposób. Mój jest trochę za długi, więc jest trochę tak poplątany, jest trochę kombinowanym sposobem poprowadzony, ale jeśli kupujecie gdzieś w internecie lub w jakimś sklepie rowerowym, który może Wam to skrócić, to skorzystajcie z takiej opcji, zmieście dokładnie ile przewodu Wam potrzeba, żeby po prostu Wam starczyło i kupcie, poproście o taki przewód, który właśnie nie będzie zbyt długi, ani zbyt krótki. Tak jak wcześniej wspomniałem, kiedy już wyjmiecie tą zawleczkę właśnie z tego miejsca, tą pomarańczową blokadę w przypadku Shimano, nie naciskajcie klamki pod żadnym pozorem, bo tak jak wspomniałem, może to się skończyć zapowietrzeniem całego układu i będziecie narażeni na kolejne koszty właśnie z odpowietrzeniem go. A tak więc przejdźmy do montażu hamulca w naszej ramie. Pamiętajcie, że Wasza rama musi mieć specjalny uchwyt do takiego hamulca. Jeśli go nie ma, to niestety takiego hamulca nie zainstalujecie. Ale jeśli ma, naprawdę myślę, że warto. Więc przejdźmy do samego montażu. Tak więc pierwszą rzeczą, którą musicie dodatkowo dokupić do hamulca, jest właśnie taki adapter. To jest w moim przypadku adapter pod tarczę 203 mm. Jak widzicie, mam takie oznaczenie, które ułatwi nam montaż. Ta część ma być skierowana w dół, więc tak też zrobimy. Wkładamy go w to miejsce między tarczę a ramę i przykręcamy dwoma śrubami. Zazwyczaj imbusowymi, nie spotkamy się jeszcze z żadnym innym sposobem. Tutaj złapię, tutaj też sobie złapię. OK. I teraz możemy dokręcić to klucze. Tak więc adapter mamy już zamontowany. Teraz pora na zamontowanie samego zacisku hamulca. Nie jest to nic trudnego. Wyjęliśmy już tutaj tą blokadę, która była fabrycznie. Tak więc nakładamy zacisk na tarczę. Odcinek o samych tarczach również się pojawi, bo jest to element, o który naprawdę trzeba dbać. I następnie po prostu przykręcamy ten zacisk. Przykręcamy ten zacisk do adaptera. Jednak nie do końca, bo musimy go odpowiednio ustawić, żeby hamulec nie ocierał o tarczę. Tak więc dokręcamy do tego momentu, aż hamulec będzie ruszał się tylko w jednej płaszczyźnie, będzie ruszał się tylko na boki, a góra-dół już będzie załatwiona. Tak więc dokręcamy lekko tutaj. Ok, jak widzicie, teraz hamulec chodzi na boki. I pokażę Wam bardzo fajny sposób, którym bardzo łatwo ustawicie klocki tak, żeby one nie ocierały. Możecie oczywiście robić tak na oko, popatrzeć i przykręcić, ale nie jest to tak skuteczne jak sposób, który zaraz Wam pokażę. Ten sposób jest bardzo prosty, po prostu przyciskamy na maksa
klamkę naszego hamulca. Najlepiej mieć do tego drugą osobę, która będzie nam będzie trzymała tą klamkę, bo przy zaciśnięcie tej klapce po prostu musimy dokręcić hamulec, więc ja to właśnie zrobię. Jak widzicie, mam teraz trochę ułatwioną sprawę, mam tutaj łóżko, ale kiedyś robię to gdzieś na stojąco w garażu czy w jakimś innym miejscu, to naprawdę trzeba się czasami nieźle nagimnastykować, żeby jednocześnie trzymać klamkę i dokręcać hamulec. Więc zróbmy tak, jak to należy zrobić. Dlatego najlepiej mieć drugą osobę, czasami można lekko puścić tą klamkę, gdzieś tam o tym zapomnieć, że trzeba ją trzymać. Hamulec dokręcamy jak najmocniej, sprawdzamy to oczywiście ze dwa razy. Adapter również na końcu możemy jeszcze dokręcić, bo jak widzimy, on był lekko nakręcony. Drugą śrubkę także. I możemy puścić. Nasz hamulec jest już zamontowany, zobaczymy, czy mój obciera. Ja mam delikatnie krzywą tarczę, bo jest ona już trochę zużyta. Tak więc pewnie będzie w moim przypadku ocierało. A jeśli macie nowy zestaw, nie powinno. A jeśli ociera, to musicie wprowadzić lekką korektę właśnie ręcznie ustawiając zacisk, tak żeby nie ocierało ono tarczę. No jak słychać, lekko ona gdzieś tam jest wykrzywiona, dlatego muszę tutaj sam się trochę pobawić w wyregulowanie tego hamulca, żeby tarcza nie ocierała, ale jest to możliwe nawet przy lekko krzywej tarczy. Można wyregulować zacisk tak, żeby klocki nie ocierały o tarczę. Nie ma w tym najmniejszego problemu. Czasami jest ciężko, ale z reguły się da. Tarczę też możemy wyprostować, ale na to poświęcę inny odcinek. Myślę, że Wam pomogłem. Na koniec po prostu przypinamy nasz przewód do odpowiednich miejsc w ramie. Tu mam takie miejsce. Oraz tutaj i tutaj. No jak mówiłem na początku, ja troszkę kombinowałem za długi przewód. No i nie chciało mi się go skracać, dlatego on tak dziwnie biegnie. No nic, na tyle w tym odcinku. Pokazałem nam to na przykładzie hamulców Shimano. Z hamulcami innych producentów jest praktycznie tak samo, więc nie będziecie mieli problemu z zainstalowaniem takich hamulców w swoim rowerze. Trzymajcie się, zapraszam na wideotesty.pl oraz na naszego Facebooka. Na razie, cześć!